Dobry wieczór Państwu. 13. kolejka nie okazała się dla nas szczęśliwa. Po 7 meczach bez porażki musieliśmy przełknąć korzyść porażki tutaj w Krakowie. Wracając do meczu, Wisła wygrała 2-0, strzeliła 2 bramki po stałych fragmentach gry. Miała też kilka niezłych momentów, gdzie mogła strzelić jedną, może półtorej bramki. Nie dopilnowaliśmy Ondraszka przy pierwszej sytuacji, wykorzystał swoje świetne warunki, obawialiśmy się tego zawodnika, wiedzieliśmy, że świetnie potrafi grać głową, dobre dośrodkowanie, bramka, druga bramka, rzut karny. O rzutach karnych zawsze można dyskutować, dwie strony, był, nie był. Moim zdaniem akurat w tej sytuacji nie powinno być rzutu karnego, ale nie mam o to pretensji, byłem podziękowany sędziemu, był tak ustawiony, a nie inaczej, nie widział dokładnie tego zdarzenia, miałem okazję teraz obejrzeć tę sytuację w Kanał Plus i jestem przekonany, że tego rzutu karnego nie było, ale trudno. My nie strzeliśmy bramki, Wisła strzeliła. W przerwie powiedzieliśmy sobie, że do 60 minuty niczego nie zmieniamy, gramy dalej w tym samym ustawieniu. Po przerwie przeszliśmy na dwójkę napastników, odkryliśmy się bardziej w środku pola. Wisła tego nie wykorzystała, ale my też z kolei nie stworzyliśmy sobie zbyt wielu sytuacji dla Wojtka i dla Dawida Nowaka, a taki był cel. Trenowaliśmy od wielu tygodni różne ustawienia na wypadek, gdy będzie trzeba gonić, wynić, tak jak dzisiaj. Ustawienie Gutkowskiego na prawej pomocy też nie było przypadkowe, bo też grywał na tej pozycji, także trzech napastników na boisku, ale bramki nie zdobyliśmy. W końcówce częściej byliśmy na połowie Wisły, operowaliśmy piłką na jej połowie, ale zabrakło tego kluczowego podania, być może podania prostopadłego, zabrakło elementu zaskoczenia i może troszeczkę szczęścia, bo tych dośrodkowań w którymś momencie meczu było bardzo dużo i te dośrodkowania lądowały najczęściej na głowach piłkarzy Wisły. Nam brakowało tych kilku centymetrów, żeby zdążyć i stąd też porażka. Przykro, wracamy do ciężkiej pracy, myślimy już o następnym meczu, kolejny wyjazd. Zostało 17 spotkań do końca, 7 jeszcze teraz jesienią i postaramy się zdobyć jak najwięcej punktów i tyle, dziękuję. Bardzo dziękujemy i oczywiście czas dla Państwa. Michał Trela, Dziennik Sport. Prosimy tylko o sekundkę, mikrofon wędruje. Można śmiało też przodem, żeby czasowo, bo się Pani nam nabiega. Panie trenerze, pytanie o Dawida Gubę, dlatego że on już podobno jest bardzo blisko tego, żeby wrócić do gry. Właśnie pytanie, jak blisko i na ile to będzie ważna informacja, żeby w takich meczach, jak dzisiaj, był ten element zaskoczenia jednak w ofensywie. Tak, liczymy bardzo na Dawida. Trenuje indywidualnie, od poniedziałku wchodzi w trening z drużyną. Zobaczymy, być może na koniec tygodnia przyszłego zagra mecz w rezerwach i po tym meczu zdecydujemy, czy już jest gotowy, żeby być w 18 meczowej. Liczymy bardzo na tego zawodnika, bo to jest zawodnik, który daje dużą jakość, ma duże umiejętności, potrafi zrobić asystę, zagrać niekonwencjonalne podanie i stąd też bardzo nam go brakuje. Grzegorz Wojtowicz, Przegląd Sportowy. Ja z kolei, panie trenerze, chciałem zapytać, czy pan rozważa jakiś taki wariant, żeby ustawić drużynę z takim bardziej ofensywnym pomocnikiem też w środku pola. Pogradam trzech takich generalnie defensywnych pomocników i dzisiaj może przy tym duecie napastników brakowało kogoś takiego, nie wiem, jak Stefanik Misiak, ewentualnie ktoś inny, może Gergel by tam sobie radził. Czy myśli pan, żeby też troszkę tak tą drużynę zmodyfikować, to ustawienie na bardziej ofensywne, oczywiście jak tego sytuacja w meczu wymaga? Tak, panie dyrektorze, do końca zastanawialiśmy się, kto wejdzie na boisko, czy Misiak, czy Stefanik, czy Smuczyński. Ocenialiśmy zawodników, jak to się prezentuje. Widzieliśmy, że Gutkowski ma jeszcze siły, bo pierwsza myśl była taka, żeby za plewę wszedł Stefanik i żeby zagrać już wabank, ale w tym momencie padła druga bramka i już sytuacja się bardzo, bardzo skomplikowała. Myślimy o tym ustawieniu. Oczywiście mamy świadomość tego, że to nasze ustawienie, ono nam daje dużo bezpieczeństwa w środkowej strefie boiska. Mamy dużo przechwytów piłki, ale musimy je spożytkować na to, żeby stwarzać sytuację. Tych sytuacji nie mieliśmy dzisiaj zbyt wiele, ale 2-3 momenty były takie, że wystarczyło 2-3 metry dokładnie zagrać piłkę na wolne pole i byłaby z tego sytuacja. Jeszcze może dodam tylko, bo miałem okazję teraz gościć Super Piątku i też tam padło zdanie, że Termalika broni się 10 zawodnikami. Ja się pytam Państwa, którzy piszecie o piłce, jak się powinien zespół bronić, jak traci piłkę, ilu powinno bronić? 5, 6, 4 zawodników? Waszym zdaniem? W koszykówce ilu broni po stracie piłki? No jak można 5 bronić? Po co? 3 wystarczy, prawda? My jesteśmy taką drużyną, gdzie wszyscy są zdyscyplinowani, wszyscy bronią i ktoś
zarzuca nam, że bronimy w ten sposób. My się tego nauczyliśmy. To nie jest łatwo po stracie piłki biec 40 metrów na swoją pozycję i czekać, co zrobi przeciwnik. To nie jest łatwo. I ja myślę, że troszeczkę więcej szacunku się tym chłopcom należy za tą ciężką pracę i za sposób, w jaki oni pracują, w jaki sposób zdobywamy punkty, bo od pewnego czasu dostrzegam taką ironię, nie dość, że jesteśmy z małej miejscowości, to dodatkowo jeszcze, a Brudbel gra tak czy inaczej. My gramy inaczej od wszystkich, mamy wielką dyscyplinę, dzięki temu mamy 24 punkty. U nas nie ma machania rękoma po stracie piłki, jak zwróciliście Państwo uwagę. W innych zespołach taka sytuacja jest, ktoś macha rękoma, kłóci się między sobą, u nas się nikt nie kłóci, czy to Gutkowski jest najbardziej wysunięty, czy inny zawodnik wraca za piłkę i broni. I to jest nasz największy atut i uważam, że o tym warto mówić pozytywnie, a odbierają to chłopcy w ten sposób, że im się z tego robi zarzut, mówi trenerze, może inaczej zagramy, bo wszyscy nas za to krytykują. Nie, będziemy tak grali, bo to jest jedyny sposób do tego, żeby zrobić fundament pod solidną drużynę. Mamy fundament w postaci solidnego klubu. Klub jest wypłacalny, zdrowo-finansowy, mamy świetną bazę treningową i budujemy zespół. Tak to wygląda, cegiełka do cegiełki, kostka do kostki i ten zespół będziemy układać. Innej drogi ja osobiście nie widzę, nie będziemy silić się na jakieś górnolotne granie, z którego nic nie wynika, że będzie 7 zawodników po stracie piłki zostało w polu karnym, a 3 będzie broniło i będą wyniki 7-4. Może kiedyś taki mecz przyjdzie, że stracimy więcej bramek, ale my tego nie chcemy. Czy jeszcze rzutam na taśmę jakieś pytanie? Michał Trela, Dziennik Sport, raz jeszcze. To ja jeszcze pytanie personalne właśnie o Patryka Miszaka, bo tak już pomijając dzisiejszy mecz, że był bliski wyjścia z ławki, no to on nie grał w drużynie od sierpnia, zaczynał jako pierwszy zawodnik, jako podstawowy zawodnik. Co się z nim dzieje i czy ten powrót Guby zbliżający się jeszcze go nie oddali od składu? Patryk był naszym podstawowym zawodnikiem i dobrze się prezentował do momentu odniesienia kontuzji, nie pojechał z nami do Gdańska. Drużyna po meczu z Lechem zremisowanym 0-0, pojechaliśmy do Gdańska, wygraliśmy, jak wiecie Państwo, to spotkanie i od tego czasu robiliśmy cały czas punkty. Ciężko wskoczyć, zmienić zawodnika, który daje Ci tą satysfakcję, że zdobywasz punkty na zawodnika, który kiedyś grał, a nie gra teraz. Na pewno nie jest to miłe dla mnie, dla niego, dla każdego innego zawodnika, no ale staramy się też być uczciwi w stosunku do zawodników, którzy robią dla nas punkty, ciężko pracują i trzeba na swoją szansę poczekać. Jak zespół przegrywa, łatwiej skoczyć do drużyny. Jeśli zespół wygrywa, no to siłą rzeczy, jeśli nie ma takiej potrzeby, to nie zmieniamy. Czy było to ostatnie pytanie na dziś? Tak, bo już północ. Jest tak, dziękujemy drużynie Rywale, czyli powodzenia, a my we wtorek walczymy o Puchar Polski w Poznaniu. Walcz. Dziękujemy. W Poznaniu? Lech, kolejarz. Dobry.